Chris ostatnio zalicza spore fikołki wizerunkowe i tym razem niesamowicie zirytował dziesiątki nim od kolejnej skandalicznej sytuacji z Poznania. Ostatnio o tym mieście było głośno przez temat drillowców, którzy terroryzowali galerię, ale sytuacja znacznie bardziej poruszyła ludzi. Do internetu wyciekło nagranie, w którym widzimy czwórkę dziewczyn w młodym wieku i wyglądają na około 15-16 lat. Trzy z nich stoją i są bardzo agresywne w stosunku do czwartej, która klęczy przed nimi na kolanach. Oprawczynie każą jej przepraszać, a następnie atakują na środku chodnika. Dziewczyna jest wielokrotnie kopana, uderzana, również w głowę. Nikt, włącznie z rowerzystą, który przejeżdżał, widząc całą sytuację, nie raczył zainterweniować. Pobita dziewczyna na początku nie mówiła rodzicom o całej sytuacji, bo miała być zastraszana przez nastolatki. Po obdukcji wyszło, że na szczęście w większości ma tylko stłuczenia i złamane oczodu. I żyje w niesamowitych czasach w internecie, bo... Nie no, tak jak mówię, jakby ktoś mojemu dziecku oczodu złamał, to bym mu kurwa podstawę czaszki rozpierdolił o beton, nie? Ja pierdolę, ty, ale to we mnie się kurwa coś złego się dzieje, jak ja to kurwa takie rzeczy słyszę, nie? Znaczy, ja nie mogę na coś takiego patrzeć, to mnie tak wkurwia, ty, ja wychodzę z siebie, staję obok, kurwa, i nie mogę uwierzyć nadal, nie? Kiedy sytuacja zrobiła się głośna i każdy... Głosówek nie słyszałem, nie wiem, tylko to widziałem. Jedna z oprawczyń wstawiła statement na Instagrama. Nie mam zielonego pojęcia, za co dostała ta dziewczyna od Mai i wiem tylko tyle, że po prostu się pokłóciły, a Maja chciała zrobić wokół siebie znów głośno. Nie wiem, ona jest tam jakąś gwiazdą poznańską. Głośno jest o nie po takich akcjach. Tak, poznańskie gwiazdy, kurwa. Królowa Szlaufic, nie? Taki ma przydomek. Akcjach. Ja nie potrzebuję wyzwisk, bo tak naprawdę nie wiecie, o co poszło między mną a dziewczyną. Później twierdziła, że ofiara ją prowokowała, pierwsza ją uderzyła i rzekomo ukradła jej rzeczy za 2000. Patrząc na to, że to jakaś grupa patologicznych dziewczyn, to taki scenariusz nawet by mnie nie zdziwił, ale reakcja internetu w tej sytuacji jest godna. Powinny pójść na dożywocie, 10 na jednego każdy może. Straszne, ile patologii się wylewa. Według konwersacji i filmików, które wypłynęły do internetu, to ponoć to nie była taka pierwsza sytuacja, kiedy ta starsza dziewczyna kogoś pobiła. Pojawiło się kolejne wideo, na którym 16-latka wraz z kolegą znowu każą klękać i przepraszać, tym razem jakiemuś chłopakowi. Są strasznie... Ale co to jest za nowa moda upodlania człowieka, że każą mu klęczeć, kurwa, i przepraszać? No kurwa, za kogo wy się macie, ty? Kim wy, kurwa, jesteście? Wy macie po 15 lat, jak ty możesz, kurwa, kazać komuś klęczeć i przepraszać? Agresywni, a on dostaje w twarz od dziewczyny. Za to, że powiedziałem, żeby... I jeszcze... I jeszcze to, całe zdanie. No przepraszam pana na wrot. No idę! No to już, cię tu nie ma! I ta typiara jest naprawdę niesamowicie agresywna, co? Tak szczerze? Jakbym był w takiej sytuacji, to być może by mnie potem w pięciu zbutowali, ale wstałbym i taką lampę bym wypierdolił tej szmacie, nie? Że, no kurwa, no nie dałbym sobie. Mogliby mnie potem kurwa połamać, ale co bym stał i jej wypierdolił w szczękę, to moje, nie? Jak ja słyszę głos kurwa takiej patologicznej kurwy i we mnie się już gotuje, nie? Bo ja krew ma kurwa 50 stopni. Parują mi kurwa żyły. Ja nie autentycznie mogę. Kurwa, nie potrafię tego. To jest taki dźwięk, stary. To jest gorszy niż jak ktoś drapie widelcem o patelnię. Potwierdzają również głosówki, które wyciekły. Jestem zdolna, że mogę zabrać za nią. Wysyłała je do jakiegoś chłopaka i mówi tam m.in., że ma jakieś żółte papiery i nic jej nie mogą zrobić. Ile mi to pociąć ciebie, bo mam żółte papiery, więc chyba nic mi do chyba nie zrobią. Oraz krzyczy i grozi chłopakowi, że tam mu coś zrobi, kiedy ten nie napisze do jej koleżanki. Albo do niej piszesz, albo będziesz cięty na kostki. W innej głosówce chwali się, że prawie pojechał jakiegoś chłopaka. Ostatnio typa prawie pojechałam, więc o czym my mówimy? Oraz, że jej ojciec jest... To nawet na Freak Fightach w 7 sekund nie składają czterech kurew, nie? Wiecznie naciągany i cytując, jednym liściem ją gasi. W tym momencie powinnam być o 21 w domu, jest 21.09, mam wrażenie od ojca, a ty nie wiesz, jak jest mój ojciec, jest wiecznie naciągany. Podkreślę, że jest starej w bojówki, więc on się umie pizgać. On mnie jednym liściem nie gasi, więc ogarnij. Ta głosówka też trochę nam zdradziła, skąd pojawiają się u niej takie paskudne zachowania. Ja na przykład jestem zdania, że wychowanie jest w 50% po stronie rodziców, w drugich 50% po stronie samego dziecka. Jeżeli rodzic to patologia, a dziecko otarza się patusami, to potem rosną takie kwiatki, albo raczej chwasty. Kilka dni po tej sytuacji pojawiło się...
Dobra, nawet nie wiecie, co sobie pomyślałem. Informacja od Sądu Okręgowego w Poznaniu, że starsza oprawczyni spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, a młodsza ze względu na toczące się już inne postępowania w jej sprawie zostanie przewieziona do ośrodka wychowawczego, w którym także spędzi 3 miesiące. I na potwierdzenie tej informacji mamy też zdjęcia pani oprawczyni, która zakłada w kajdanki i wsiada do radiowozu. Chore jest to, że takie sytuacje mają miejsce w polskich szkołach na co dzień. Jeszcze niedawno mówiłem wam o tym chłopcu z autyzmem, który był wykorzystywany do nagrywania obrzydliwych filmików, jak rówieśnicy nakłaniają go do robienia różnych seksualnych rzeczy, a potem te filmy między sobą rozsyłali. Zawsze te sytuacje mają jakiś bliźniaczy schemat, czyli jest patologiczna grupa jakichś nastolatków, która nagrywa patologiczne rzeczy, a potem chwalą się tym z całą szkołą, wysyłają te nagrania między sobą, aż one finalnie trafią do internetu i mają przypał. I tak samo jak tutaj, nastolatki nie pozostały bezkarne. Sprzętu z tej series używam od lat, co nieraz było widać na tym kanale, a teraz wypuszczają swoje premierowe słuchawki Arctis Nova 5, czyli bezprzewodowe perełki pracujące 60 godzin na baterii z dedykowaną aplikacją. Co ciekawe, to posiadają oprogramowanie Sonar, czyli korektor parametryczny, który pozwala zmieniać wszystko, co dotyczy dźwięku. Oprócz tego słuchawki mają poprawiony mikrofon i są bardzo lekkie. Dodatkowo słuchawki obsłużą równolegle wiele urządzeń, takich jak PC i telefon. Do zestawu może wam się też przydać mikrofon Alias Pro, który pierwszy raz został przeceniony ze swojej oryginalnej ceny. Więc sprawdzajcie sprzęt od T-Series. To czemu ty masz mikrofon Shure, jak taki fajny? Linki macie w opisie. Teraz po raz... Tak, najlepsze jakie są, to są słuchawki Jabra. Chuj ci w dupę i dwa wiadra. Rozmawiamy o Marcinie Banocie z kanału BNT. Na YouTubie ma ponad 500 000 subskrypcji, a swoją popularność zdobył głównie na wspinaniu się po wieżowcach bez zabezpieczeń. Jego najpopularniejszy film ma blisko 5 milionów wyświetleń i jest ze wspinaczki na hotel Marriott w Warszawie. Jak pewnie się domyślacie, to takie wspinaczki oprócz tego, że no, są całkiem niebezpieczne, to są też niedozwolone. I Marcin Banot miał już kilka problemów prawnych, jak chodzi o jego wspinaczki. Na przykład we Francji dostał ogromną karę pieniężną i wysłali go z powrotem do Polski. Po wspięciu się na 4 obiekty w Paryżu w ciągu 2 miesięcy wkurzyli się na mnie i dostałem rok zakazu wjazdu do Francji. A teraz zatrzymała go argentyńska policja. Próbował wejść na 30-piętrowy wieżowiec Globant Tower. Co ciekawe, to pierwszy raz w historii jego wspinaczka została przerwana przez policję siłą. Gdy był już bliski wejścia na szczyt, to został przechwycony przez służby. I prawdopodobnie znowu skończył z ogromną grzywną, bo szef lokalnych władz w Buenos Aires, czyli George Macri, chyba tak się to czyta, napisał na Twitterze, że będzie wnioskował o karę dla Marcina. Profesjonalizmo i eficacia. Una vez más quiero demostrar el profesionalismo y el rápido accionar del grupo especial de rescate y de todos los equipos de seguridad pública de la ciudad. El escalador ya está detenido y pediremos a la justicia que le ordene pagar todo el... Coś mu tam będą kazać zapłacić, ale nie wiem co. By pokryć tą całą akcję służb ze ściąganiem go z wieżowca. Aha. Dziwne hobby sobie wybrał ten ziomek. Teraz pogadamy o fagacie, bo znowu... Nie, ja mam mieszane uczucia odnośnie BNT, bo... Bo z jednej strony robi coś, co jest nie do pomyślenia, ale no ja na przykład jestem fanem, nie? Mi się ręce pocą, jak ja na to patrzę, więc ja tego jakoś tak super nie lubię. Widziałem parę odcinków, ale no nie wiem, no dziwna zajawa. Ja rozumiem, jak ktoś na ścianki bez zabezpieczeń, w zabezpieczeniu wchodzi i tak dalej. Chłop wchodzi, no nie wiem, no jest to dziwne, nie? Jest to dziwne, nie jestem jakimś super zwolennikiem. I to tyle, po prostu takie. Kacek przesyła 9 zł i 75 groszy. Jeżeli ktoś by dotknął tak kogoś mi bliskiego, to bym go rozjebał o najbliższy krawężnik. Dzieciaki, teraz to pierdolona abstrakcja. No jest coś takiego, nie? American History X. Kładziesz delikwentowi szczękę na tym. Na krawężniku, kurwa, i kopiesz go w kark, nie? I problem się rozwiązuje. Czy wiecie, bo ja też mam takie spostrzeżenie odnośnie tego, tak, no wiadomo, że lampę by kurwa taka rura jedna z drugą dostała, a jakby ich było 30 kurwa, to bym opłacił 60, to kurwa nie ma problemu, nie? No, nie ma problemu, no kurwa, na każdego kozaka znajdzie się jeszcze większy. A za swoje dziecko można kurwa zostać połamanym. Ale ważne, żeby też szkody jakieś zostawić takiej kurwie, nie? Ja myślę, że jakby jedna z drugą miała szramę do końca życia, to by na nikogo ręki nie podniosła. Tylko to... Bo skąd się to bierze, nie? U nas w szkole się bili, nie? Chyba w każdej szkole się bili. No wiadomo, chłopacy tam, czy nawet dziewczyny się za włosy targały.
Zazwyczaj taka bójka trwała od 10 do 30 sekund. Potem już ktoś wygrywał, więc ludzie, którzy stali naokoło, bo wiadomo, że była grupka ludzi, która na to patrzyła, już mówiła, dobra, spokój się, rozejdźcie. Tam nie wiem, no może na rozbitym nosie się kończyło. Nigdy nikt nikogo nie połamał, nie kopali leżącego, kolan w zęby klęczący też nie dostawał, nikt nikomu nie kazał klęczeć, całować butów, przepraszać, nie wiem, kurwa, lizać podłogi. I myślę, że jakby była taka sytuacja, to już ludzie, którzy tam stali i na to patrzą, bo... Może to też jest trochę spierdolone, nie? Że ludzie na to patrzą, no ale jak jest soluwa, to jest soluwa, nie? I w miarę wszystko jest, wiesz, jest soluwa, to jest soluwa, się nikt nie wpierdala, jak ktoś już wygrywa, to go zostawia, albo reszta mówi, już go zostaw, już tyle, nie? Czasami nawet remisowo może być, se po sztuce wypłacili i to tyle. Nie wiem, napuchnięty policzek to były tam, nie wiem, maksymalne konsekwencje, które się z tego brały, ale ja myślę, że jakby ktoś kazał jakiejś osobie, nie wiem, lizać sobie buty, kurwa, klęczeć czy coś, to by jeszcze w pizdę dostał od ludzi, którzy tam stoją, nie? I to tyle. Nie wiem, myślę, że może ja chodziłem do innej szkoły, nie? Jakby, bo to wiadomo, że to też pewnie od szkoły zależy, od ludzi, którzy tam są. Ale ja myślę, że ludzie w wieku tam 14, 15 czy 16 lat nie byli takimi zwierzętami dla siebie nawzajem. Po prostu. Więc no, nie, no w Zabrze to Solówek nie było. Ja tam chodziłem stary do podstawówki, to tam... Kurwa, dzieci 10-letnie się nie biją, no nie, może u was się biją, ale już mówię bardziej gimnazjum, liceum, nie? Słyszałeś o tych trzech 16-latkach, co w Glanach skatowali 28-latka, takiego piłkarza jakiegoś? O to chodzi? On tam był chyba w służbie więziennej pracował? No to niestety czytałem, na jakimś chyba fan festiwalu czy fan festiwalu, coś takiego. Nie wiem, dla mnie straszne są te osoby. Jeszcze nagrywałem głosówki, że kogoś potną, kurwa, że kogoś zajebią. Jakby skąd się to bierze i w jakim kierunku to idzie, bo to nawet już nie jest problem, że komuś delikatnie misko bili, bo to... No wiesz, za 5 lat to jakby będzie to tylko przykry incydent, nie? To tam... No chyba, że będą problemy psychiczne i nie wiem, i coś się stanie z tymi ludźmi, nie? Że się będą leczyć, terapię i tak dalej. To też przejebane, ale mówię, że tak... Z fizycznego punktu widzenia to dobra, no to się wyliżą, no jakoś to będzie, nie? Nie jest to kosa w serce, ale jak ktoś w wieku 14 lat stary miał problemem chodzić z nożem, kurwa, kogoś ciąć, kopać leżącego, kurwa, po głowie. Kawu zaliczyła swój cykl życia, albo cykl rozstaniowy. Była w związku, wszystko zaliczyła swój cykl życia. Wielka miłość, wspólne wakacje, on jest inny niż wszyscy poprzedni, to wreszcie ten jedyny. Pewnego dnia nagle nie obserwują się na IG. Drama, głosówki, szantaże, dziwne akcje, nowy kakold. Życia, albo cykl rozstaniowy. Była w związku, wszystko super, fajnie, kwiatki, tęcza, róże, podróże i tak dalej. Nagle znika obserwacja z Instagrama, a Fagata zaczyna wyciągać brudy, zwalać winę na cały świat. No, chuj w to. Fris ostatnio ma trochę wizerunkowych przypałów, bo najpierw seria Mafii została dosyć źle odebrana przez widzów, ale finalnie i tak zaliczyła bardzo dobre wyniki. A teraz ludzie zarzucają mu bycie bucem, egoistą i zachowywanie się jak obrażony dzieciak. Ale od początku. Wersow po wydaniu swojej płyty zorganizowała trasę koncertową, podczas której nagrała kilkuodcinkowy dokument. Pojawił się on parę dni temu... Ja to kurwa wielbiam te dokumenty, nie? Michael Jordan musiał 20 lat po zakończeniu kariery czekać. Aż ktoś o nim dokument nagrał. Oni jadą pośpiewać trochę z playbacku i dokument o tym robią. Na jej kanale i cała sekcja komentarzy pod dwoma odcinkami jest zalana w krytyce w stronę Freeza, a to wszystko przez jego zachowania. Pierwsza akcja, która widzom się mocno odzwierciedliła, miała miejsce podczas próby przed koncertem. Wersow i Freeze ćwiczyli piosenkę, którą mieli wspólnie zaśpiewać na scenie, a towarzyszył im przy tym nauczyciel śpiewu influencerki Kuba. Zaproponował w pewnym momencie po to, by Freeze wpadł do niego na chwilę i oczywiście miał tutaj na myśli lekcję śpiewu. Ponieważ jak później mówi na setkach, umiejętności Karola mocno odbiegały od Weroniki, a chciał, aby show wypadło możliwie jak najlepiej. W związku z tym, że pracuję z Weroniką, to moją misją jest sprawić, żeby show, które ona daje, było jak najlepsze, możliwie jak najlepsze. Więc na próbie w Katowice, gdy zobaczyłem, że Karol troszeczkę odbiega umiejętnościami od Weroniki, która już przez długi czas ze mną wtedy pracowała, no to rzuciłem mu, żeby przyszedł na lekcję. Irak? Kamil przesyła 10 zł. A co powiesz na to, trzech 16-latku pobiło 28-letniego Marcina, piłkarza i pracownika służby więziennej. Mężczyzna zmarł w szpitalu.
Do tragedii doszło podczas plenerowej imprezy z okazji 120-lecia Sosnowca. I chcą ich karać jako nieletnich. Jebane kurwy. No to mówiłem przed chwilą, stary. Dla mnie to nie dożywocie powinni dostać, bo to... Bo jeśli ktoś jest w stanie w wieku 16 lat kogoś zabić w taki sposób i to nie jest, że ktoś kogoś popchnął, że ktoś kogoś uderzył i on niefortunnie upadł, tylko po prostu skatować kogoś na śmierć, jeśli ktoś ma do tego psychę, to są ludzie, kurwa, do utylizacji, ty. Ja na wiele rzeczy jestem w stanie jakoś, nie wiem, zrozumieć kontekst sytuacji, ale kurwa, kopać kogoś po głowie, aż umrze, no wiesz, o co chodzi, nie? To jest po prostu morderstwo ze szczególnym okrucieństwem i tyle, nie? Chociaż z drugiej strony, no tak, no kara śmierci też nie byłaby najgorsza. Po chuj kogoś, kurwa, 70 lat w celi trzymać. Nabój kosztuje 20 groszy, ja mogę strzelać. Akcja Freeza na tę krytykę, chociaż ciężko nazwać jego tekst krytyką, była dosyć dziecinna. Bo mrożąc rzucił jakimś tekstem pod nosem i obrażony poszedł sobie ze sceny. Co ty chłopiesz za to? Serio ci mówię, Karol. Następnie Wersow miała problem do nauczyciela śpiewu, że on śmiał się tak powiedzieć do wielkiego mrożona, że to było chamskie i przy wszystkich nie może go tak krytykować. Jak mu tak mówisz tutaj? Już tak się, wiesz, zmobilizował tutaj w parku, nie mów mu tak powiedzieć. Nie, niesamowite, ty. Nie no, nie możesz do niego tak mówić, on jest wielką gwiazdą. On sprzedaje Rasha i No Rasha w sklepie. No. I ty możesz do kogoś tak wszechstronnie utalentowanego mówić. Ty nie widziałeś, jak on jajka wykluwa w Pokemonach? To się koleś odkleiło? Ja też rozumiem, jakby ktoś przyszedł i powiedział, nie wiem, jakby Cristiano Ronaldo przyszedł, kurwa, na trening i powiedział do Lewandowskiego, że go może poduczyć strzelać, nie? Lewandowski powiedział, no ale chłopie, strzelam całkiem dobrze, chociaż oni, kurwa, pewnie nie mają takiego kija w dupie. Wiadomo, przed takim wystąpieniem publicznym jest stres. Tak szczerze? Ja nie jestem jakimś psychologiem, ale to trochę brzmi, ta Wersow brzmi jak żona alkoholika, która mówi, nie, on taki nie jest, on jest ten, musisz dać mu spokój, to dobry chłopak jest. Najebany leży, wyjebali go z pracy. A, ja tam pójdę, porozmawiam, bo to tracą dobrego pracownika. Emocje, ja też coś o tym wiem, bo kiedyś grałem w teatrze. W każdym razie, tragicznie zostało to odebrane. W sieci pojawiły się komentarze o gwiazdorzeniu, braku dystansu. Wersow traktuje Freeza jak święte jajo. Dosłownie ten nauczyciel nie powiedział nic złego bądź umniejszającego. I co, Karolek umarł po kilku słowach prawdy? No tak, lepiej ciągle mówić w super słówkach i mówić, jakie jest kochane i wspaniałe. Mega słaba akcja, kopie przeszkubę, że miał czelność zwrócić uwagę Karolkowi, że mógłby wpaść na próbę poćwiczyć głos. Widać, że gościowi zależało, by wszystko było profesjonalnie, doceniał twoją pracę i wysiłek. Nie chciał, żeby Karol to przyćmił. Zachowała się, jakby nie można było wielmożnemu Freezowi zwrócić uwagi. Trochę jakbyś się bała, że robi ci łaskę, że w ogóle wystąpi na twoich koncertach, a tylko coś mu nie podpasuje, to rezygnuje. Tak, było coś takiego, że ona mówi, nie no, on już się, wiesz, postarał i przyjechał. Ale jaja. Ogólnie raczej rzadko się zdarza, że na ekipowych kanałach pojawi się coś, co może w jakikolwiek sposób wizerunkowo obciążyć influencera, a szczególnie wielkiego bossa Wiśnie. Ale tutaj to nie była taka jedyna sytuacja, bo w kolejnym odcinku, gdy Wersow siedzi w garderobie przed koncertem, a jej styliści układają włosy, rozmawia z tym samym nauczycielem śpiewu na kamerce i gadali tam o jakimś odcinku, tatuażu, biegu, o czym miał nie wiedzieć Freeze, który siedział obok, bo na te rzeczy miała być nagrana jego reakcja, która już nie zostanie nagrana, bo już się o tym dowiedział i już nie można reakcji mrożona naturalnej wyciągnąć. Twierdzi też, że to wszystko to wina nauczyciela, bo nie powiedział Wersow, że nie może mu tego zdradzać, a Weronika się wtedy rozłączyła, oznajmiła Freezowi, że kompletnie zepsuł jej humor, a jego gadanie nie było w porządku. Ale żeście to zrobili. No ale żeś zrobił, no. Dobra. Ja nic nie zrobiłem. No i dobra. Nie podsłuchuj. I kazałaś odsłuchać. Ja byłem wygłuszony i kazałaś... Sławki odciszyć. Nie wiedziałam, że miałeś tego nie wiedzieć. Co się na mnie denerwujesz? To wina jest tego, twoja, bo ci nie powiedział, że masz nie mówić. Taka robota. To nic, że się grało, że masz tutaj nagrane. Z tym. Góra! Czemu ty? Ja na pewno też jak taka patuska mówi, ty. A mnie by Freeze bawił, jakby tak się do mnie kurwa odezwał, nie? Patrzysz taki... Metr 50, kurwa, 60-kilogramowy chłopaczek się tam buntuje, nie? Bawi mnie to w kurwę. O, no, masz kurwa nagrany ten, chuj z tym i kurwa ten. Jak mówisz mu? Po pierwsze mi psujesz humor przed koncertem, a po drugie niepotrzebnie tak powiedziałeś, Kubie, bo specjalnie nie jest dzisiaj na moim koncercie. Mega się starał, żeby wszystko było, specjalnie tam do nich jał. Tak się stało, mojej reakcji nie nagrał najważniejszej, na zakład.
To jak on się starał? To jest jego wina, nie nagrywaj mnie teraz. I tutaj analogicznie cała sekcja komentarzy jest antyfrizowa. Widzowie piszą, że jest toksyczny, zachowuje się jak dzieciak i tak dalej. Jesteś paskudny dla Kuby. Chłopak się stara, a ty obrażony książę. Czyli widać, jak wygląda ich życie. Vera musi się dostosować, bo Wiśnia ma fochy i musi być zawsze jak on chce. Generalnie przez cały ten dokument można odczuć wrażenie, że Karol pała wielką niechęcią do tego nauczyciela śpiewu, a sytuacje umieszczone w nim działają na dużą niekorzyść wizerunkowo. Jednakże tak sobie rozkminiam, czy to nie jest jakiś celowy zabieg? Przecież wszystkie te ekipowe materiały są autoryzowane przed publikacją, szczególnie kiedy jest ryzyko, że ktoś może wypaść słabo wizerunkowo. Więc nie wierzę, że poszło to w świat bez zgody mrożona i przewidzenia sytuacji, że takie coś może wkurzyć ludzi. Możliwe, że za bardzo ich przeceniam i nie było takiego misternego planu. A dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzach. Co mnie jeszcze bawi, to freestack na dobitkę, żeby jeszcze bardziej tych widzów podkupić. Krótko po publikacji finału Mafii, kiedy widzowie jeszcze nie zdążyli obejrzeć odcinka, wrzucił zdjęcie z Mortalcie. Kto był zwycięzcą. Mrożon wrzucił tego zwycięzcę i zaspoilerował go ludziom. Biedny Mrożon, życzymy powodzenia w wyjściu na prostą. Na koniec mam dla was coś śmiesznego. Ostatnio Ty. To jest boss. Mówiliśmy o krzywej i szemranej akcji, podczas której fundacja Filipa Heizera została oskarżona przez matkę dziecka o oszustwo. I w odwecie to Heizer oskarżył matkę o oszustwo i o wyłudzicielstwo. Sprawa jednak była dosyć krzywa i niejednoznaczna, ale były dziennikarz TVN-u no nie mógł sobie pozwolić, żeby przez dłuższy czas nie było o nim głośno, więc zaczepił Książula, a potem go przeprosił. A potem się okazało, że to wszystko w sumie było fejkiem, a on miał w tym niecny plan. A od początku. Heizer jakiś czas temu otworzył budkę z kebabem, którą prężnie zaczął promować w social mediach i zlecieli się tam wszyscy gastro kebabowi testerzy z TikToka, którzy udowodnili, że gdy po kebaba przyjdzie ktoś sławny czy z kamerą, to obsługa budki ponadprzeciętnie doładowuje kebsa składnikami. Sprawdził to też Książula w swoim filmie i okazało się, że rzeczywiście budka dalej wydaje większe porcje popularniejszym osobom. To jest lawasz zamówiony przeze mnie. 504. I to jest lawasz zamówiony przez ziomeczka. 456. Wspominał też, że keps jest całkiem smaczny, ale zarazem drogi i można za tyle zjeść coś lepszego. Nie wiem, czy tutaj zachwytu nie ma, bo brakuje mi na przykład mięsa. Jest to dobre, ale braki w mięsie, kurde. Wolałbym po prostu więcej tego kuraka tutaj mieć. To jest bardzo smaczne. Recenzja ta nie przypadła do gustu głównemu zainteresowanemu, który ostatnio wypowiedział się w wywiadzie, co sądzi o nagranym przez Książula materiale i wyszedł tam, no, po prostu na buraka. Czy widział pan recenzję Książula? Widziałem, jest tak samo do jak sam autor tej recenzji. Początkowo prowadząca zapytała go, skąd pomysł na budkę z kebabem i w odpowiedzi usłyszała chamską odzywkę, że nie jest to budka z kebabem, tylko królestwo kebaba i powinna ponownie zadać pytanie, aby usłyszeć odpowiedź. Otworzył pan budkę z kebabem. Skąd ten pomysł? To nie jest budka z kebabem, to jest królestwo kebaba, proszę pani. Jeszcze raz proszę zadać pytanie. To co to jest, to jak nie budka z kebabem? No, hopie, proszę cię. Na koniec szota padło kluczowe pytanie, czy widział pan recenzję Książula? Na co Heizer wygłosił? Widziałem, jest tak samo do jak sam autor tej recenzji. Czyli taka odpowiedź, no, zbuntowanego dzieciaka. Wydaje się, że Heizer bardzo personalnie odbiera krytykę swojej kebabowej budki i nie wyszło mu to na plus, bo wylała się lawina negatywnych komentarzy w jego stronę, która wytykała mu strzał w kolano, wybujałe ego, brak pokory, a także chamstwo zarówno w stosunku do Książula, jaki dzień. Dobra, ja mam takie pytanie, bo ja Filipa Heizera nie znam z niczego innego niż Safer. Dlaczego ten ziomek nadal w mediach funkcjonuje? Serio jest tak, że jak ktoś kurwa, nieważne co odpierdoli i pracuje w TVN-ie czy w innej telewizji, to i tak tam będzie pracował? To jest jakaś sekta? Karki, która przeprowadzała z nim wywiad. Ze swoim komentarzem na temat Książula zrównał się pan z kebabem, który jest u pana serwowany. Mocno średnio i niesmak pozostaje. Książulo wyraził swoją opinię o kebabie, który kupił za własne pieniądze u pana barze. Z kolei pan mu ubliżył personalnie, hejtując go w bardzo prymitywny. Tylko tak, jakby rozmawianie z Polakami na temat kebaba jest kurwa specyficzne, nie? Bo wy na co dzień nawet kebabów nie jecie. Znaczy, teoretycznie kupujecie kebaby, ale tylko kebaba nawet nie stało. Jecie jakieś ścierwo kurwa z Selgrosa, jakieś kurwa mięso nabite kurwa na szaszłyk, na patyk, znaczy się. 8 kilo kurwa jakiejś sałaty bez smaku, innych chujowych warzyw i tak to się wiecie, nie? Pozytywny sposób. I pojawiła się pierwsza odpowiedź ze strony Książula, który stwierdził, że nie chce się zajmować hajzerowaniem i dawać mu atencji, bo uważa to za żenadę. Jak to już często bywa u Heizera, no, dupa zaczęła się palić na widok negatywnych komentarzy. I pojawił się statement na Facebooku, w którym przeprosił Książula za to, co powiedział. Przyznał, że jego własne słowa były z dupy, a sam biznes powstał z marzeń i stąd wzięła się jego mocna, emocjonalna reakcja. Na koniec zaczął hajzerować, jakiś tam dystansik, no i
zrobił reklamę budki. Stosunek odbiorców do Heizera absolutnie nie uległ żadnej zmianie. Posypały się komentarze o braku przeprosin dla dziennikarki, gwiazdorzeniu przez Filipa oraz hipokryzji odnośnie hejtu. Zwykła buda z kebabem, a gwiazdorzysz jakbyś miał gwiazdkę Michelin. Najpierw sam promuje zero hejtu w sieci, a potem obraża człowieka, czy wszystko na forum radia i wideo. Panie Filipie, rozumiem, że każdy może być cholerykiem i być impulsywny, ale czasem warto się ugryźć w język i powiedzieć inaczej. Mimo wszystko pozdrawiam wraz ze stop hejtem. Zadyma zrobiona i za chwilę przeprosiny. Ale oczywiście z akcentem, jaki to ja nie jestem biedny i wszyscy się na mnie uwzięli. Dziwne, że nie zrobisz zbiórki charytatywnej. Co ciekawe, to okazało się, że cała ta akcja to ma tak naprawdę drugie dno. I ta recenzja Książula i emocjonalna więź Filipa z kebabową budką to tylko taka przykrywka, bo Heizer podpisał kontrakt z Federacją Freakfightową i bardzo chciał zawalczyć z Książulem, z czego się wysprzęglił w wywiadzie. Walka Heizer-Książulo to byłby hit roku. Ciężko byłoby to nazwać hitem. Bardzo bym się cieszył, gdyby Książulo przyjął tę propozycję. Dla nas obu to byłoby rozpoczęcie od zera we Freakfightach. W jeden dzień spłaciłbym mój kredyt na mieszkanie w Hiszpanii. Czyli wygląda to tak, że Heizer chciał po prostu zadybić pod walkę we Freakfightach. Na szczęście mu się to nie udało. Co ciekawe, to Książulo zdradził, że dostał ofertę na walkę z nim i oferowali mu 1,5 miliona, czego nie przyjął. Nie chciałem rysować, że to właśnie Heizer był zaproponowanym przeciwnikiem dla mnie. Po prostu chciałem być fair, no ale Heizer już tak naprawdę sam się z tym tematem powystrzelał. A sam Heizer napisał do niego na privie, pytając się o walkę. W ogóle to Filip do mnie napisał. Najpierw z ponownymi przeprosinami za słowa w wywiadzie, a później namawiał mnie na walkę, także bez wątpienia bardzo mu na tym zależy. Nie odpisałem, więc odpowiem tutaj. Walki nie będzie, tak jak już kiedyś mówiłem, nie chcę wchodzić do freaków i na tę chwilę nie przekonuje mnie 1,5 miliona, ani 2 miliony, bo już taką stawkę też usłyszałem. Muszę przyznać, naprawdę niecny plan miał Heizer, ale próbując zadymiać, to wyszedł trochę na takiego boomera, który próbuje wkleić się w grupę jakichś nastolatków. Jeszcze zgarnął od ludzi blaczkę w czoło za zachowanie się jak burak. To tyle na dzisiaj. Po więcej ciekawych newsów wpadajcie na kanały Na Czasie. Znajdziecie tam newsy o polityce. To tyle.